Dodatki sobie wybieramy, pan nam smażył. Wow. Cześć, znajdujemy się w nowo otwartym hotelu Eftalia Blue w Turcji. Pokażę wam dzisiaj, jak wygląda tutaj jedzenie, co możecie zjeść w tym hotelu, jakie są tutaj śniadania, obiady, kolacje, przekąski i tak dalej. Także zapraszam was do oglądania. A jeżeli chcielibyście zarezerwować ten hotel, w opisie do filmu zostawiam wam link do wakacje.pl, przez który możecie to zrobić. Kupując wakacje z naszego linka, wspieracie nasz kanał, dzięki czemu możemy jeszcze bardziej się rozwijać i zwiedzać jeszcze więcej hoteli specjalnie dla was. Także zaczynamy! Dzień dobry, zapraszam was właśnie na śniadanie. Śniadanie jest od godziny 7 do 10. Teraz jest około godziny 9. Pokażę wam, co tutaj możecie zjeść. Następnie mamy od razu owoce w syropie, w kompocie. To nie jest syrop, to jest kompot. Czyli to nie jest takie słodkie jak ulepek, jak z puszki. Jest naprawdę smaczne. Tutaj są dżemy, jakiś miód, tahina. Cześć, jak tam siadanko? Dobre, smaczne. Smaczne? No to dobrze. My właśnie już kończymy powoli śniadanie. Także tu mamy jogurty. Jogurty i jest jogurt taki bardziej gęstszy, ale czy to jest ten suzme? To chyba nie. Tutaj no coś w tym rodzaju, ale chyba jeszcze to nie jest aż tak gęsty, jak ja lubię, ale już jest naprawdę fajnie. Tutaj mamy miejsce, gdzie pani wypieka pide i to pide jest nafaszerowane serem. Naprawdę dużo tego jest. Tutaj mamy takie bułeczki z sezamem. Tutaj bułeczki z oliwkami. Dalej mamy znowu bułeczki. Te wszystkie bułki są ciepłe. One są w wemarach, są w podgrzewaczach. Tutaj są na słodko albo na słono, w zależności, którą weźmiemy. Tutaj jak się odwrócę, to mamy miejsce, gdzie znajdziemy szynki, sery. Także tu jest taki biały serek do smarowania. Tutaj są różne rodzaje szynek, takich typowo hotelowych, tureckich. Dalej mamy sałatki warzywne i oliwki tutaj na górze. Także różne pomysły na zrobienie tych sałatek, pasta oliwkowa i jest też taki ser do posypania sobie tych sałatek. Tutaj mamy różne rodzaje sera, sery białe, sery żółte i warzywa typu pomidory, sałata, ogórki, papryka. I z tymi paprykami to jest śmiesznie, bo to albo trafimy na ostrą, albo na słodką. Tego nie wiadomo, dopóki nie ugryziemy. Tutaj mamy dalszą część sera i idziemy dalej. Z drugiej strony mamy masło, czekoladę. Jest też papryka taka w głębokim tłuszczu smażona, tak samo pomidorki, cukinia, bakłażan i jeszcze papryka tam na końcu. Tutaj mamy dalszą część bułek. Są też croissanty, tutaj już są z dżemem. Także tak, tutaj mamy na ciepło dania i tu znajdziemy jajka na twardo, pomidory zapiekane z serem, jest też jajecznica z szynką, są takie małe burki z ziemniakami, pieczarki z papryką, cebulą i fasolka z sosem pomidorowym. A z drugiej strony mamy mleko z kładkami owsianymi. Są też pieczarki, tutaj się powtarza po prostu to, co było z tej drugiej strony. I tutaj mamy też po boku stację z kawą, z sokami, z napojami. Też sok świeżo wyciskany z pomarańczy kosztuje euro albo dolara. Tutaj mamy zupę, oj, to mi się nie otwiera, ale to jest zupa jakaś warzywna. O, to się otworzyło, to jest to samo. Są przyprawy i tu jest też pieczywo, jest opiekacz i są różne bułki, chleb. Idąc dalej, zobaczmy, co tu znajdziemy. Jak tutaj skręcę, mamy miejsce, gdzie można zrobić tosty. Sklep tostowy, jest taki pomidory, sudziuk, czyli taka kiełbasa i ser żółty, że można sobie tutaj przyrządzić tosta. Tutaj z drugiej strony to samo. Ja bardzo lubię, jak dają ten krem pomidorowy. To jest taki trochę koncentrat, tylko on jest bardziej słony i no, taki trochę lepszy niż no, taki nasz koncentrat. Ja sobie go właśnie lubię dodawać do tostów. W Turcji tak się je, tak się robi i naprawdę bardzo tutaj pasuje. Tu mamy mleko zimne, ciepłe i różne płatki. Płatki, rodzynki, jakieś ciasteczka, hałwa,
i lokum, czyli słodkości. To jak się odwrócę, to mamy jeszcze jajka sadzone. Tu są sadzone takie z jednej strony, a tutaj z dwóch stron. Tu mamy chlebek obtaczany w jajku z przyprawami. Idąc dalej są omlety, takie już gotowe. Sudziuki, czyli taka turecka kiełbasa typowa. Są parówki wołowe, sos jakiś pomidorowy i parówki w sosie. Idąc dalej są takie pączki typowo tureckie, które oni jedzą na śniadanie, to przyrządzają sobie na słodko zazwyczaj. I są też frytki ketchup. Mamy tutaj owoce. Wcześniej jeszcze były banany, już się zmyły. Są jeszcze gruszki, jabłka, grejpfruty. Tam daleko znajdziemy właśnie kawa, herbata, woda. Dużo miejsca do siedzenia, zobaczcie. I tutaj mamy jeszcze raz sałata, jakieś papryczki, pomidorki i tutaj właśnie różne sałatki, surówki, oliwki, sery, świeże warzywa, tutaj jest czekolada, też serek i sery. Także tak to wygląda. Jeszcze tutaj przechodząc na drugą stronę są omlety. Tutaj znajdziemy omlety, można sobie poprosić, żeby pan nam przyrządził, jaki chcemy. A tutaj jeszcze są placki. Placki, różne dodatki do placków, typu właśnie cukier, miód, czekolada. I też tutaj właśnie pan robi omlety. Tu są dodatki, sobie wybieramy. Pan nam smaży. Wow, wow, wow. No nieźle. Także tak to wygląda, smacznego. Zapraszam Was teraz na obiad. Obiad zjemy tutaj w godzinach 12:30-14. Także wchodzimy. Tutaj na wstępie mamy od razu warzywa. Ogólnie jest tu bardzo przyjemnie, tak miło, sympatycznie. Nie jak we Wtali, nie ma jakiegoś tłumu, kolejek. Są tutaj warzywa, surówki, pomidory, ogórki. I tutaj z drugiej strony tak samo. Też jakaś sałata, pomidory takie z ogórkami. Tutaj w jogurcie jeszcze są warzywa. Tutaj mamy część, gdzie wypiekają pide, takie różne. Pan nam tu macha wesoło. Mamy z serem, z mięsem i z ziemniakami. Jest też pizza, taka margarita, pan tu kroi, zaraz będzie podawał. Idziemy zobaczyć dalej. Dalej mamy makaron, już taki gotowy z mięsem i z warzywami, penne. Tu jest czysty makaron, bez niczego. Tutaj mamy sos pieczarkowy, ale z jakąś zieleniną. Domyślam się, że to może być szpinak albo pietruszka. Jest też makaron spaghetti i tu mamy takie nuggetsy. Tutaj może się odwrócę i pokażę Wam jeszcze dania takie na zimno, które są. Więc tutaj mamy różne takie dodatki do dań, jakieś surówki na zimno. Tutaj buraki z pietruszką, bakłażany i są też brokuły. Tu mamy różne surówki, jeszcze więcej tego wszystkiego tutaj jest. Jest też taki jogurt z miętą, z przyprawami, bardzo dobry. No i dalej jest jeszcze tutaj szpinak, oliwki, jakieś szynki z oliwkami, faszerowana cukinia, hummus, pieczarki, kukurydza i tak dalej, mamy też kisyr, czyli taki kasza bulgur z przyprawami, gotowana w takich trochę pomidorach i pietruszka, bardzo dobre. Z drugiej strony mamy takie sosy do sałatek, typu sos granata, cytryna, oliwa, jakiś musztardowy sos, jogurt, czekolada i masło. Są też warzywa kiszone i takie papryczki ostre, oliwki, marynowane buraki i też ogórki kiszone. Obracam się od razu, tutaj już skończyliśmy na makaronach. Tutaj mamy takie z serem takie bułeczki pieczone. Tutaj mamy z cebuli takie krążki i są frytki.
Idziemy dalej. Tutaj po prawej stronie mamy pieczywo, różne chleby, bułki, bagietki. Przyprawy też są, jest opiekacz i są zupy. Jest zupa z soczewicy, czyli taka bardzo tradycyjna turecka zupa, czyli mercimek, czorbasy, bardzo dobre. I ją polecam doprawić cytryną. I mamy też drugą zupę. Ona nie jest podpisana, ale wygląda jakby była jakaś pomidorowa. Tak załóżmy. Obracam się i zaczynamy już dania na ciepło. Tutaj mamy pieczarki z papryką. Jest też taka ryba z warzywami, z kaparami, takie w sosie cytrynowo-kaparowym, gotowana, pieczona. Tu jest musaka. Tutaj mamy kurczaka w sosie z marchewką i z groszkiem. I też jest ryż. Tu mamy ryż, a tutaj mamy taki beef stroganoff, jest napisane, czyli wołowy stroganoff, tak? Tutaj idziemy z drugiej strony i jest dokładnie to samo, czyli właśnie musaka, ryba, pieczarki. Dokładnie identycznie to samo. Że idziemy dalej. Tutaj jeszcze mamy jakieś pemary. Tutaj mamy grillowe rzeczy, czyli pomidory grillowane, z papryka grillowana i taki indyk też zgrillowany, to jest taki szaszłyk nawinięty na patyk z takim trochę tłuszczem i on jest ugrillowany mocno, to jest też takie bardzo popularne tutaj danie. Tutaj znajdziemy owoce, jakby na końcu są banany, pomarańcze, arbuzy, gruszki, to są, słuchajcie, o, brzoskwinie. Tam mieliśmy niedawno nektarynki, teraz są brzoskwinie. Kiwi, jeszcze więcej arbuzów, o, i są też nektarynki i jabłka. Tutaj mamy też miejsce do siedzenia, jest miejsce, gdzie można sobie zrobić kawę, herbatę, wody sobie wziąć. Tutaj zobaczcie, jest dużo miejsca do siedzenia naokoło. I z drugiej strony mamy desery, słodkości. Także jest baklawa, jakieś, tutaj jest na przykład taka dynia, do to się polewa właśnie tą, tym takim, o, jak to się nazywało. Idąc dalej mamy jeszcze więcej słodkości, są różne ciasta, desery czekoladowe czy serniki, bardzo ładnie to wszystko jest udekorowane, ładnie wygląda. Na pewno warto się skusić, warto zgrzeszyć. Są też torty i tutaj jeszcze trochę słodkości i koniec. I tak wygląda obiad. Bardzo, bardzo nam smakował. Byliśmy niedawno. Jest miejsce do siedzenia, tam jest jeszcze bar. Bar, tutaj też robi pan sok za euro, jakby ktoś miał ochotę na napicie soku. Szklaneczka taka kosztuje euro. Tutaj mamy soki jeszcze, też takie już napoje sztuczne. Tutaj jest kawa, bar, jest lodówka z wodą, herbata i jeszcze raz kawa. Także tak to wygląda. Ogólnie uważamy, że euro za taki sok świeżo wyciskany z pomarańczy to jest całkiem dobra cena. Wiadomo, my mogliby dawać za darmo. No ale tutaj pomarańczy jest pełno w brud, naprawdę. Także euro to jest całkiem dobra cena. Często przesadzają i na przykład są 3 czy 5 euro. To już jest lekka przesada. Także smacznego, tak właśnie wyglądał obiad. To jesteśmy teraz na poziomie zero przy lobby. I zobaczcie, tutaj mamy cukiernię. Cukiernia jest czynna od 11 do 16. Tu jest też informacja, że jak ktoś ma urodziny, to można sobie tutaj taką imprezkę zamówić. Są ceny. Także wchodzimy zobaczyć tą cukiernię. I też tutaj obok jest Burgerland. To też Wam zaraz pokażę. Ale najpierw zobaczmy cukiernię. Co tutaj ciekawego zjemy. Widzę, że jest dużo miejsca do siedzenia, dużo stolików, krzesełek. I tutaj mamy tak, aha, kawa po turecku jest w takich godzinach, można sobie zamawiać. A tutaj mamy ciastka, jest baklawa, jakiś lokum widzę. Tu są też torty, są też ciastka, bardzo podobne do tych, co są na obiedzie.
raczej można powiedzieć, że w miarę to samo. I tutaj mamy jeszcze jedną część tych ciastek. Jest sernik, to sernika nie było na obiedzie, na kolacji. Tu mamy też kawę, herbatę, możemy się napić. I jest też taki normalny ekspres włoski, że tak powiem. I można też takiej kawy się tutaj napić. Tutaj mamy widok na Eftalię Aquae, Eftalię Ocean i na morze. Tak to wygląda w cukierni. Pokażę Wam teraz, jak wygląda Burgerland. On jest tutaj na poziomie zero, niedaleko recepcji, niedaleko baru Lobby. Także wchodzimy do środka. On jest czynny 24 na dobę i jest otwarty pomiędzy jakby głównymi posiłkami. Czyli jeżeli jest śniadanie, to wtedy nie ma Burgerlandu otwartego, albo obiad, to wtedy też jest zamknięte. Także mamy tutaj bułeczki, jest opiekacz, gdzie możemy sobie je podgrzać. I jest też, są też przyprawy. Mamy owoce, są gruszki, mandarynki, jabłka, nektarynki i takie małe jabłuszka. O, i jest też arbuz, także ciekawie. Jest margaryna, to nie jest masło, margaryna, jest czekolada, oliwki. Tutaj mamy różne sosy do sałaty. Także jest sałata, jakieś sałatki, surówki gotowe, albo takie już warzywa po prostu pokrojone, czy jakaś pietruszka, pomidory i koperek. Tutaj mamy mięso takie do hamburgerów, czyli takie kotlety. Tutaj mamy frytki. Tutaj są krążki cebulowe, ketchup i mamy też makaron i sos neapolitański, czyli taki pomidorowy. Tutaj mamy toster, gdzie możemy sobie cały dzień zrobić tosta, tak? Tosta robisz? Tak, oczywiście. Pokażesz, jak wygląda? Świeży, także jeszcze chwilę. Jeszcze chwila, dobrze. I tu mamy kiełbasę, tą taką sudziuka. Jest też taki koncentrat pomidorowy, jest ser żółty, masło. No i są tosty, chleb tostowy. Tu jest jakaś zupa, jakaś taka pomidorowa z makaronem. Mamy też możliwość zrobienia kawy. Jest jakaś mikrofala, można zrobić sobie herbatę. Są też takie napoje tutaj z automatu i jest lodówka. Jest sporo miejsca do siedzenia, można siedzieć w środku, można siedzieć na zewnątrz. Na zewnątrz to już jest naprawdę bardzo dużo stołów, także no, nikt tutaj głodny na pewno chodzić nie będzie, także smacznego. Tutaj przy akwaparku są też przekąski. Przekąski są czynne od godziny 12 do 16, już poinformacja. O, tu jest, czyli tutaj snack bar czynny 12-16, zaraz Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Tu mamy miejsce, gdzie są gofry, widzę, że tu się czeka na nie. Gofry są od 11.30 do 16. Tutaj Pan robi, tak, wszyscy czekają. Tu mamy warzywa. Warzywa, ser, jakieś ogórki, pomidory, cebula. Tutaj mamy kotlety, takie do hamburgerów. Myślę, że można je używać. Grillowane warzywa. Tutaj są takie bułeczki z serem, pieczone. Są też nuggetsy z kurczaka. Tu mamy jeszcze więcej kotletów, może te są do hamburgerów. Frytki, bułki do hamburgerów i bułki do hot dogów. Tu mamy dodatki typu ketchup, czekolada, przyprawy, sól, pieprz, masło. Tutaj mamy sos pieczarkowy, sos napolitański, czyli pomidorowy, makaron czysty, spaghetti. Tutaj makaron z warzywami, czyli z marchewką i z groszkiem. Tutaj jest pide, takie pide z serem i pide z mięsem. Dalej mamy pieczywko jeszcze dodatkowe i tutaj mamy kanapki, trzy kanapki, tu chodzi z tymi kanapkami, a i tu pewnie mamy ziemniaka, w tym urządzeniu pewnie się takie wielkie ziemniaki pieką, później oni rozkrajają te ziemniaki, tam do środka wkłada się dodatki, które sobie wybierzemy. Także tak to wygląda, zobaczcie, miejsca jest całkiem sporo, żeby sobie usiąść i jest tutaj też bar, gdzie możemy sobie, widzę, zamówić wino, piwo, napoje różne. I tu na zewnątrz mamy jeszcze miejsce, gdzie możemy sobie zrobić kawę, herbatę. Jest woda też do wzięcia i też są napoje. Także tutaj na zewnątrz też można usiąść. Jest sporo miejsca, a ja pójdę zobaczyć, czy Pan już te gofry zrobił.
O, ciekawa jestem, jak one wyglądają. Zaraz sprawdzimy. O, widzę, ktoś sobie nakłada, może jakiś zostanie. O, jest, został? Czy nie? A nie, zobaczcie, tutaj pan zrobił pizzę, okej, okay. Czyli ludzie tu na pizzę czekali. On tam wyciąga teraz sporo tych pizz, także będzie dostawa. A z goframi? Nie wiem. Muszę sprawdzić, bo to jest bardzo ważna rzecz. Są w każdym razie dodatki do gofrów, jak się już doczekamy ich zrobienia. Także czekamy dalej. Jestem znowu w przekąskach tutaj przy basenie. Zobaczcie, są gofry, także one są codziennie. I dzisiaj pojawił się nawet mięso do kebaba, także z kurczaka. Także ciekawie, jest ryż, a reszta to już się powtarza z wczoraj. Tutaj mamy sos makaronu. Tak, dwa rodzaje sosu, taki sos jeszcze pomidorowy z kiełbaską. Także reszta się już powtarza, a z nowości tylko ten kebab. Tutaj w przekąskach od 14 do 16 są lody. Jakie my tu mamy lody? Takie pistacjowe, takie waniliowe i są jeszcze twistery, takie owocowe. Także takie są lody i można brać. Wchodzimy teraz na kolację. Kolacja jest od 19 do 21. Pokażę wam, co tutaj można dobrego zjeść. Jest teraz około godziny 20:20, także już taka, można powiedzieć, końcówka trochę tej kolacji. My przyszliśmy właśnie trochę później, około 20:00, żeby nie było jakichś wielkich tłumów. No i tu mamy warzywa, surówki, sałatki, pomidory, ogórki. Tutaj mamy dalszą część warzyw, jest też cytryna. Tu są też takie już gotowe sałatki, na przykład z rybką, czy coś takie można sobie tutaj brać dodatkowo. Tu jak się odwrócę, to jest pide. Są też takie bułki wypiekane na świeżo. Tu mamy pide ze szpinakiem, a tutaj z mięsem i serem. Tu u góry mamy napisane, są też zaznaczone alergeny, jakie się znajdują w tym daniu. Idąc dalej, tutaj pokażę wam, co jest z lewej strony. Tutaj mamy surówki różne, takie warzywne, już gotowe. Tutaj też takie z serem. Jest hummus, jest kisyr, czyli kasza bulgur, tutaj z przyprawami i warzywami. Jogurt z miętą, są też jakieś fasolka z różnymi innymi warzywami. Tutaj takie pieczone, faszerowane papryki, czy pieczarki z serem, także takie na zimno przystawki kolacyjne. Różne warzywne, sery. Sery różne, białe i żółte. Z drugiej strony mamy dodatki do tych wszystkich sałat, czyli oliwa, sos z granata, jest też oliwa z czosnkiem, sos jakiś winegret, tutaj są jogurty różne, sos musztardowy. I tu mamy oliwki i takie różne kiszone, marynowane warzywa. Tutaj wrócę teraz na tą stronę. Tutaj mamy dania na ciepło. I tutaj mamy takiego kurczaka gotowanego z marchewką. Tutaj cieciorkę w sosie pomidorowym. Tutaj też jakieś mięso, takie pieczone, frytki i krążki cebulowe. Idąc dalej, mamy znowu frytki, nuggetsy. I znowu frytki. Fajnie, że jest sporo tych stoisk z frytkami, bo czasami ludzie robią ogromną kolejkę stojąc po frytki. Tutaj mamy pieczywo różnego rodzaju, jest opiekacz też do tego pieczywa. I mamy zupy, zupa meksykańska i zupa taka jogurtowa. Tutaj się obracam. I mamy dania na ciepło. Tutaj z dwóch stron są te same, czyli tu jest ryż, tutaj jest kurczak w sosie z takimi warzywami różnymi, pire ziemniaczane. Tutaj mamy taką, może być, lasagne trochę z mięsem mielonym. Tutaj nadziewanek, cząstki pomarańczy z marchewką. I też jest kurczak w sosie ze szpinakiem. I zobaczcie, tutaj z drugiej strony będzie to samo, plus jeszcze jest marchewka taka gotowana. Tu jest jeszcze indyk, pire ziemniaczane
i ryż. Tutaj pan już widzę zabiera to dania. To ciekawe, bo jest dopiero 20:30. Także muszę się pośpieszyć, żeby wam to pokazać. Tutaj jest taki indyk, taka rolada z indyka z ryżem i do tego sos. I do tego też są gotowane marchewki z kukurydzą. Po drugiej stronie jest makaron w takim, może być, sosie pomidorowym z oliwą, z kukurydzą. Bardzo to jest smaczne. Tu jest mięso mielone, takie jakby nadzienie do chili con carne. Dzisiaj chyba jest jakiś meksykański wieczór. Tutaj może być takie fajitas wołowe. Tu też mamy owoce z drugiej strony. Są grejpfruty, pomarańcze, gruszki, jabłka i arbuzy, nektarynki. I tutaj jeszcze, jak się odwrócę, to jest też smażony, grillowany indyk i tortille są i cebula. Tak to wygląda, jakby dzisiaj był taki meksykański wieczór. Tutaj są grillowane pomidory, grillowana papryka i grillowana cukinia, albo taka smażona w głębokim tłuszczu. Tu jest fajita z kurczaka, czyli taki kurczak w takim sosie pomidorowym z papryką. Bardzo to jest smaczne. Tutaj jest pieczarkowy sos, makaron, takie kokardki, sos pomidorowy i sos spaghetti. I tutaj z drugiej strony już mamy desery. Pokażę wam desery i później jeszcze pójdziemy na część taką grillową. Tutaj są desery i jest taka galaretka, takie torty galaretkowe. Tutaj mamy takie inne już desery, takie trochę bardziej tureckie, baklawy i tak dalej. Tak, Mexican Night, zobaczcie, jest napisane. Tutaj są torty różne. Różne inne desery tego typu. I tutaj mamy jeszcze więcej tych wszystkich deserów. Widzę, że one się już trochę zmniejszyły, czyli powkładali na jedną tacę kilka rodzajów. Także pewnie było tego wszystkiego więcej. To jest dużo miejsca do siedzenia. Jeszcze przejdę na drugą stronę. Tam pan wypieka pizzę. I chyba tyle by było z tej drugiej strony. Także, o, już chyba nie ma nawet, ale tutaj była taka pizza margarita. Taki wielki jeden, no, kawał, że tak powiem. A tutaj mamy jeszcze smażoną rybę. Też papryka w gorącym tłuszczu smażona i cytryna. Także tak to wygląda. Tak wygląda kolacja w hotelu Eftalia Blue. Smacznego! Tak właśnie wygląda jedzenie w hotelu Eftalia Blue. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o tym myślicie, jak wam się podoba. Według nas naprawdę jedzenie jest bardzo smaczne i byliśmy już w kilku hotelach z Eftalii, w sieci Eftalia, tak? Bo to jest sieć Eftalii, tutaj macie kilka hoteli, chyba 7. I naprawdę byliśmy już w Aqua, byliśmy już w Ocean, byliśmy już w Village, byliśmy jeszcze... No i właśnie jesteśmy w Blue, także tutaj jest najlepsze jedzenie do tej pory. Pozostałe filmy z pozostałych hoteli sieci Eftalia możecie zobaczyć na naszym kanale. A tutaj wrzucam wam film, jak wygląda hotel, także zajrzyjcie sobie, zobaczycie. Jest to nowo wybudowany hotel, otwarty w maju 2024 roku. Także zapraszam was do oglądania i dzięki wielkie, cześć!